Cześć. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam kolejną G-klasę. Tym razem jest to G63 AMG z 2014 roku. I samochód jest bardzo ciekawy, bo pierwszym właścicielem była bardzo ciekawa postać. Zaraz o tym opowiem. Auto pochodzi z polskiego salonu. W 2014 roku było kupione przez, uwaga, Wojciecha Szczęsnego, znanego polskiego siatkarza, piłkarza. W tamtych czasach grał w Arsenal Londyn podobno. Na piłce się niestety w ogóle nie znam, tylko wiem, że jest okrągła, nawet nie wiem ile jest bramek, więc proszę mi wybaczyć, ja się znam troszeczkę na samochodach. Wojtek to auto też zabrał do Londynu i tam z niego korzystał. No i też jest ciekawa historia, bo auto fabrycznie wyjechało z salonu w kolorze Obsidian Schwarz 197, czyli w czarnym połysku, ale zostało oklejone czarną matową folią przez braci Collins, z czego też jest odcinek na YouTubie. I zostało to zrobione właśnie w ich oddziale w Londynie. I tak ten samochód został wystylizowany na czarnego bandziora. Później to auto Wojtek przewiózł do Polski, tutaj z niego korzystał. Podobno jeździła nim głównie Marina. Jeszcze ciekawym akcentem jest to, że zachował się nawet dywanik z napisem Marina. Ale nie mamy go tutaj, jest gdzieś tam w garażu. Samochód jest w ciekawym, bardzo ciekawym stanie, bo jest jak nowy. Jest 100% zgodny z winem. Oczywiście oprócz tej foili można ją zdjąć i przywrócić go do pełnego oryginału. Ma seryjny układ wydechowy, seryjne hamulce. No i jedzie niesamowicie. G-klasa jest o tyle ciekawa, że waży ponad 2,5 tony, a przyspiesza do setki w 4,6 sekundy. Mamy tu silnik 5,5 litra, biturbo, V8 oczywiście, oznaczenie modelowe G63, ale tego silnika słynnego 6,2 litra M156 nie było nigdy w G-klasie, więc G-klasa przeszła z G55 na G63 i od razu był ten 5,5 biturbo silnik montowany, M157 ma oznaczenie. Ma tutaj w tym egzemplarzu 544 konie i 800 Nm. No i jest niezłym pociskiem. Za chwilę go jeszcze Wam odpalę, to zobaczycie, co się dzieje nawet na seryjnym wydechu. To, co charakterystyczne, to te fajne koła, uważam, jedne z ciekawszych takich seryjnych, ładnych, skromnych, ale pasują w 20 calach. Czarne koło zawsze powoduje, że wydaje się na co najmniej rozmiar mniejszy, ale akurat w przypadku G-klasy to nie ma większego znaczenia. Wersje AMG oczywiście charakteryzują się tymi poszerzeniami, tak zwane kaczory, i te koła też mają oczywiście mniejsze ET w AMG, że bardziej są wystawione na zewnątrz. Mamy fajne przeszycia już w rąby, to też użytkownicy G-klas bardzo lubią od pewnego momentu. Wąski, co ty tam tak dzwonisz? A, nie słyszy mnie, ma słuchawki. Tam cały czas ma w pętli instrukcję, jak nakładać ceramikę, bo zawsze ciągle jeszcze zapomina, ale całkiem nieźle mu idzie. Więc zaraz przejdziemy do wnętrza. Mamy oczywiście fabryczny hak holowniczy. G-klasa może ciągnąć przyczepę ODMC 3,5 tony. Rzadko kto wykorzystuje G-klasę do takich zadań, jak również rzadko kto wykorzystuje G-klasę do jeżdżenia w teren, nad czym ubolewam, bo samochód jest naprawdę dobrze przygotowany do jazdy w terenie. Posiada oczywiście konstrukcję ramową, czyli jest to rasowa terenówka, przez to oczywiście się słabo prowadzi na drodze, ale nie o to w tym chodzi. Ma 3 niezależne blokady mechanizmów różnicowych, międzyosiowy, tylny, przedni, jest niezależnie blokowany przyciskami na desce i posiada również reduktor. Więc jest to naprawdę rasowa terenówka. W wersji AMG oczywiście jest minimalnie niższa, zawieszenie jest dosyć sztywne. No i koła, oczywiście opony też są typowo drogowe, więc w lekkim terenie niestety szybko się zaklejają błotem i tak dalej, ale wystarczy mu założyć chociaż jakieś zwykłe ateki i naprawdę wykrzyże to wszystko są niesamowite. Tylko tak jak mówię, rzadko kto to wykorzystuje, bo oczywiście to są drogie samochody,
No i zazwyczaj kończą jako tak zwane bulwarówki albo auta do szpanu po mieście i podjeżdżania pod krawężniki. Rzadko kto ma na tyle odwagi i jaj, żeby tym autem faktycznie pojeździć w terenie. Ale może nagramy dla Was jakiś odcinek z jazdy terenowej. Jeśli macie ochotę, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do środka. Mamy tutaj właśnie, tak jak wspominałem, bardzo fajną tapicerkę dwukolorową. Jasne siedzisko i oparcie na środku, przeszycia w rąby. Wszystko jest w doskonałym stanie i mamy też bardzo fajne listwy i te wszystkie dodatki z prawdziwego karbonu. Więc jest tu naprawdę całkiem sportowo. Oczywiście deska też jest tutaj obszyta skórą. Wersja jest naprawdę full, bo mamy nawet ogrzewanie postojowe. Mamy podgrzewaną przednią szybę z takich mało popularnych dodatków. Fotele są też oczywiście dodatkowo pompowane we wszystkich zakresach. Te wersje właśnie w tych rocznikach, czyli pod koniec produkcji generacji W463, naprawdę już nieźle się prowadzą. To oczywiście i tak jest prowadzenie w stylu Żuka, bo ten samochód z uwagi na konstrukcję ramową i to przednie zawieszenie i to wszystko, no nie jest mistrzem na drodze i na zakrętach, ale nie za to się lubi G-klasy. G-klasy między innymi się lubi za to. Zauważyliście, jak ona się bujnęła przy odpalaniu? To jest piękne. To jest piękne i za to się między innymi kocha te auta. Oczywiście siedzimy też bardzo wysoko. Jadąc G-klasą, człowiek takie męskie ego się oczywiście bardziej jeszcze podbija, jeśli ktoś to lubi i ma takie potrzeby, bo stając na światłach obok SUV-ów typu Cayenne, X5, GLE i tak dalej, siedzimy jeszcze level wyżej od wszystkich i na wszystkich patrzymy z góry. Więc to jest dosyć ciekawe. Auto jest już i tak lekko rozgrzane, więc pozwolę sobie delikatnie dodać gazu. O. Mi się najbardziej podoba, że to auto się tak przechyla, jak się dodaje gazu, jak taka stara, fajna ciężarówka Scania V8. Z tym mi się to kojarzy. Mógłbym tak cały dzień, tylko że zaraz się zapali rezerwę. A to jest częste w G-klasie. Zbiornik ma prawie 100 litrów pojemności i starcza na jakieś 300 parę kilometrów przy średniej takiej nodze, że tak powiem. G-klasa jest świetna, bo też tak ją wykorzystuję czasami do jazdy wokół domu. Praca, dom, przedszkole, zakupy w obrębie tak do 50 km od domu jest świetna. Natomiast jeśli mamy tym jechać w daleką i długą podróż, no to jest to męczące. Ja na przykład to uwielbiam i jakby godzę się na to. No ale jak mamy jechać gdzieś za granicę 1500 km na tak zwanego strzała, no to wysiadamy mało wypoczęci z G-klasy po takiej trasie. Od razu mi się S-klasa właśnie kojarzy, bo S-klasę do takich celów wolę wykorzystywać. Jest głośno, powyżej 120 na godzinę, nawet w tej najnowszej G-klasie. To jest tak naprawdę kiosk ruchu, tylko z założonymi kołami. No aerodynamika żadna, szyba praktycznie pionowa. Kanciaste kształty, więc powietrze, hałas jest naprawdę duży. No i to też wiąże się oczywiście ze spalaniem, no bo kurczę, trzeba w trasie co te 200-300 km zjeżdżać na stację. No może to i zdrowo, żeby odpoczywać często, ale portfel cały czas ma duży wysiłek, niestety, szczególnie przy obecnych cenach paliwa. No dobra, ostatni raz. O Jezus. Coś fantastycznego. Mamy właśnie tutaj przycisk od reduktora. Żeby włączyć reduktor, musimy włączyć na skrzynię na neutral i naciskamy low range i w tym momencie mamy zapięty reduktor. W poprzednich G-klasach do 2000 roku ten reduktor był włączany za pomocą takiej dźwigni tutaj zamiast podłokietnika. Wszystko było takie mechaniczne. Teraz już później w tych nowszych mamy przycisk, ale trzy niezależne przyciski od blokad już są od wielu lat stosowane. Jak jedziemy w terenie, coś się zaczyna dziać, zapinamy numerek 1, czyli międzyosiową blokadę, także moment obrotowy jest równo pomiędzy przednią a tylną oś rozprowadzany. No jak jest jeszcze bardziej podbramkowo, blokujemy tylny dyfer numer 2
i wtedy już tylko przednie koła jeszcze nie są zblokowane, ale możemy to zrobić również za pomocą przycisku numer 3. No i wtedy mamy wszystko jak w czołgu dosłownie. Oczywiście tylko w terenie można tych blokad używać, bo na asfalcie przy wszystkim zblokowanym i jakimś ostrzejszym zakręcie, no to można by pourywać co nieco. No i wtedy to auto naprawdę jedzie jak czołg. Śmieszne jest to, że G-klasa ma tak dobre właściwości też w terenie, że oczywiście przy jakiejś w miarę oponie niezłej, że bardzo rzadko potrzeba zapinać te blokady. Zazwyczaj na tyle, co ja pojeździłem G-klasą w terenie, nie trzeba nic robić. Reduktor tylko i jazda. No, przy głębokim piachu na pustyni czy ostrym błocie, no wiadomo, że trzeba się pobawić blokadami, ale tak to. Mamy świetne też kąty, bo no, możemy podjechać prawie pod każdą górę, nie zawiśniemy. Kąt rampowy też jest całkiem niezły, no bo prześwit jest spory, więc to jest przepiękne w G-klasie. Dobra, zgaszę ją, bo jednak pewnie już z 200 zł poszło się jebać. Zajrzymy pod machę. No i to, co ja najbardziej kocham we wszystkich G-klasach, czyli ten dźwięk, zawiasy na wierzchu. Dla takich smaczków warto właśnie zapłacić za takie auto. No, te samochody jako nowe są bardzo drogie i jako używane też niesamowicie dobrze trzymają wartość. Niektórzy się śmieją, że w ogóle nie wiadomo, za co się płaci tyle pieniędzy, ale ja wiem, za co się płaci. Płaci się między innymi też za to. Mamy tutaj podpis osoby odpowiedzialnej za ręczne złożenie tego silnika. Pomimo tego, że to już jest uturbiony silnik, to i tak jest nadal V8. No i tak już niedługo wszyscy będą płakać za takimi silnikami, bo już takich nie będzie. Więc te samochody obecnie, taki egzemplarz jest wyceniany w okolicach 500 000 zł. Nie jest to mało, no ale pochodzenie i tak dalej, historia wpływają na cenę. Ale takie auto już nigdy nie stanieje, wręcz przeciwnie. Za 5, za 10 lat ta cena pójdzie w górę. G-klasy zadbane naprawdę dobrze trzymają cenę i teraz jest dobry moment na zakup czegoś takiego. Bardzo ważne w G-klasach jest też oczywiście stan podwozia, bo G-klasy nie słynęły z dobrego zabezpieczenia antykorozyjnego. Rama, to wszystko może mieć jakieś naloty. Akurat ten egzemplarz jest bardzo fajny, bo też w zasadzie praktycznie nigdy nie jeździł zimą. Ach, ten dźwięk. Więc na to trzeba zwracać uwagę, bo akurat tu te problemy z korozją mogą występować, szczególnie w egzemplarzach właśnie z Europy, które jeżdżą zimą po soli. Ja bardzo lubię kupować też G-klasy w Japonii, no bo tam one w ogóle są od spodu jak nowe. Przód. Przód jest o tyle ciekawy, że mamy właśnie dużo G-klas jest stylizowane właśnie na ten model, na G63 z tych lat. To wszystko tu jest fabryczne i tak wyszło. Czyli mamy ten fajny zderzak tutaj z tymi wlotami i tu nie ma fake niczego, bo tu są naprawdę interkulery, tak jak widać. Mamy tutaj jeszcze radar od Distronika, tego tempomatu aktywnego. Mamy lampy już z soczewką ksenonowe. Mamy tak zwane te okulary z LED-em. Mamy grill AMG. I to są te rzeczy, które odróżniają czasami zwykłą G-klasę. Czy ja tu mam jakąś zwykłą G-klasę? Nie mam. Tam mam Brabusa, tu mam AMG, tam mam... No to nic, nie. Mogę wam pokazać, że właśnie tamta też jest wystylizowana na G63, tylko grill ma z chromem, a nie czarny. A tak naprawdę tamto to jest G500 z 2004 roku, więc wszystko można sobie wystylizować. To jest fajne w G-klasie, bo wymiana tych okularów sprowadza się do tego, że po prostu to wypinamy, na trzech śrubkach wyjmujemy reflektor, wkładamy inny i wszystko bardzo szybko się dzieje. Mamy tu właśnie też te lusterka, już bardziej kwadratowe, z tym kierunkowskazem. No i to są te rzeczy, gdzie jak ktoś jest w temacie G-klas, to od razu widzi, na który rocznik albo z którego roku może pochodzić samochód, bo właśnie G-klasa od 79 roku, kiedy została zaprezentowana, koncepcyjnie, bryłowo w ogóle się nie zmieniła.
To zawsze był taki kiosk, no i różnił się w zależności od roczników detalami typu lusterka właśnie, przód, błotniki, maska, ale no koncepcja bryły taka sama, zawsze te zawiasy na wierzchu i dużo tych detali, to zawsze było tak, takie samo. I na przykład mając G-klasę z lat 90. bardzo łatwo możemy z nią wystylizować na coś takiego. Jeśli ktoś ma takie potrzeby, no gorzej może być z wnętrzem, no bo te deski też się zmieniały na przestrzeni lat, ale jest to też wykonalne, bo sam widziałem kilka takich G-klas z lat 90., które wyglądały jak taki model. A najśmieszniejsze jest to, że też ludzie zaczęli stylizować te W463 na model W463A, czyli ten nowy. Są już takie gotowe kity i deski, łącznie z tymi tabletami nawet. Nie wiem po co to robić, ale każdy robi to, co lubi. Mamy oczywiście też dywaniki Designio, też przeszyte tutaj w skórą na obrzeżach, właśnie w kolorze tapicerki. Dużo takich fajnych smaczków. No i oczywiście, tak jak mówiłem, że to jest full wersja, to nie kłamałem, bo nawet mamy też ekraniki dla pasażerów tylnej kanapy. Ekraniki na miarę roku 2014, czyli wydaje mi się, że przekątna tego ekraniku jest mniej więcej taka jak mojego starego iPhone'a, więc widać już upływ czasu troszeczkę po tym, ale to teraz jeszcze ciekawiej się na to wszystko patrzy. Dlatego dźwięku warto żyć. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć u nas na kanale G-klasę w akcji w terenie. Może jakąś zabierzemy. Nie wiem, czy akurat tę sztukę, może weźmiemy taką, która już ma opony i bardziej jest przystosowana do warunków terenowych. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, cześć.